a wewnątrz pudła istny chaos. Ale tak jak patrzę na te plansze, to może być wzorem do naśladowania dla innych. Na tych kartach po prostu mamy małe dzieła sztuki. Cześć, w tym odcinku zajrzę do pudła i ocenię w skali, którą widzicie tutaj na dole, jakość wykonania polskiej edycji gry Dominant spiszy ze Władcy Ziemi od wydawnictwa Phalanx Games. Jest to gra od 2 do 6 graczy na około 180 minut oraz od 14 roku życia. Najtaniej znalazłem ten tytuł za 270 zł. W grze dążycie do dominacji na jak największym obszarze, namnażając i rozpraszając swe gatunki. Na końcu tylko jeden z was zostanie władcą ziemi. Kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych filmach, krótkie intro i zaczynamy. Cóż za okogada, bardzo przenikające spojrzenie, trzeba przyznać, że jest to hipnotyzująca okładka. Pudło z fakturą, bardzo porządne, z twardego kartonu, a jego wymiar to 30 na 30 cm. No to otwieramy. A wewnątrz pudła istny chaos. Brak jakiegokolwiek insertu, po prostu szkoda. Za to mamy pełno woreczków strunowych. Firmy specjalizujące się w insertach już zacierają rączki. Może mimo wszystko najpierw dokopię się do instrukcji. Instrukcja wielkości A4, okładka robi wrażenie, ulotkowy śliski papier, całość to 20 stron. Mamy tutaj naprawdę sporo akcji do wykonania, także jest w tej instrukcji dużo tekstu. No jest co analizować. W końcu jest to tytuł mocno zaawansowany i mocno działający na nasze zwoje. Na szczęście jest sporo zilustrowanych przykładów. No tak, kilka dodatkowych woreczków. Planszetki graczy, mamy tutaj 6 gromad, bardzo twardy karton. Te kafle są dwustronne. Mamy owady, płazy, pajęczaki, ptaki, gady, no i zostały jeszcze ssaki. Woreczek płócienny, gruby, lekko prześwitujący, na kamerze tego nie będzie widać. Szkoda, że nie ma żadnego loga. Karty pomocy, po jednej oczywiście dla każdego gracza, tak dużych to dawno nie widziałem. Papier z lekką fakturą, bardzo przyjemne w dotyku, wypisane wszystkie akcje, takie jak specjacja, odkrywanie, migracja, rywalizacja, przewaga, czy też inicjatywa, adaptacja albo wyjałowienie. Kafle oraz żetony. Tak jak się pewnie domyślacie, jak planszetki graczy były twarde, to i kafle również będą. Jak skała, pierwsza klasa. A do tego bardzo fajnie zilustrowane. Mamy tutaj różne krajobrazy. Tutaj żetony poszczególnych gromad. Plus 100 Victory Points. No to zobaczmy jeszcze wodę. Jest i plansza, składająca się aż z 6 dużych części, ale tak jak patrzę na te plansze, to może być wzorem do naśladowania dla innych. Jest olbrzymia, bardzo dobrze wykonana, nic się nie rozwarstwia, wyraźna czcionka, ikonografia w porządku, wszystko jest czytelne. Zobaczcie ją teraz na przebitkę. Thank you.
Mamy karty, płótnowane, bardzo fajna jakość. Może minimalnie mogłyby być grubsze, ale to już po prostu ja mam chyba jakieś spaczenie. Rewers karty robi wrażenie. Gatunki wodne, bioróżnorodność, biomasa, zaraza, katastrofa, ochłodzenie klimatu. Na tych kartach po prostu mamy małe dzieła sztuki. Bardzo piękne ilustracje, choroba, ekoróżnorodność, siedlisko, pokrywa lodowa, no nic, tylko podziwiać, gatunki inwazyjne, inteligencja, sprzyjający biom, pasożytnictwo, symbiotyczny oraz drapieżnik. Ale za dużo to tych kart w tej grze nie ma. No dobra, wróćmy teraz do drewienek, które zostawiłem na koniec. Sporo woreczków na kafle i żetony. Każda gromada ma trzy rodzaje drewienek. Czerwone to owady. Takie duże cylindry. Oraz malutkie sześciany. W każdej gromadzie powtarzają się sześciany oraz cylindry, także ich nie będę pokazywał. Sprawdźmy sobie te figurki. Płazy. Ptaki. Bardzo fajny, taki agresywny mipelek. Pajęczaki. Z ssaków to mamy mamuta. A grubość jest po prostu porządna. I zostały jeszcze gady. Dobrze pomalowane, nie ma żadnych odprysków. Czas na krótkie podsumowanie. Władcy Ziemi za jakość wykonania dostają ode mnie ocenę klasa. Jest po prostu świetnie wykonana. Ale żeby być wzorem do naśladowania przy takiej ilości komponentów, tylu kaflach, drewienkach i tak dalej, insert bardzo by się przydał. Napiszcie proszę w komentarzu, jaką to wy byście wystawili ocenę Władcy Ziemi. I jak już udało wam się zagrać, to jestem ciekawy waszej opinii. Wszystkie niezbędne linki zostawiam w opisie tego filmu. Uderzcie w suba i dzwonek. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.